Cześć, witam cię serdecznie, jak zwykle. Maria Krieger, ja witam cię ze wschodniej Australii, z Sunshine Coast. I to dzisiejsze wideo chciałabym nazwać spod strzechy pod rynnę. Żebyś lepiej zrozumiał, co mam na myśli, to ci powiem w ten sposób. Dla mnie kiedyś, zawsze, od zawsze, mieszkanie w Australii to było największym marzeniem. Kiedy osiągnęłam australijski paszport, to było to dla mnie tak wielkie osiągnięcie, jakbym została lekarzem albo jakimś profesorem największej uczelni. To była dla mnie taka gratyfikacja. Tych wszystkich osiągnięć, tych wszystkich zabiegów, które kierowały mnie do tego, żeby przyjechać do Australii i żeby być tutaj obywatelem Australii. No i żeby korzystać z piękna tego kraju. No i udało mi się. Kilka dobrych lat. Ale teraz niestety to wszystko wygląda tak troszeczkę jak we śnie. To wszystko wygląda tak, jakbyśmy już nie oglądali jakiś horror, tylko jakbyśmy brali udział w jakimś horrorze. Także budzę się rano i występuję w jakimś dziwnym filmie, w którym nawet nie chcę występować. Czasem są ranki, że budzę się i jestem taka, jak to określić, niezadowolona, że się w ogóle obudziłam. Dlatego, że wiesz, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, jeżeli masz życie przed sobą, no to jeszcze masz tej energii dużo. Jak masz 60, albo jesteś po 60, to już tak bym chciała pojechać sobie na kawę z koleżanką, chciałabym pójść sobie gdzieś na spacer, pogadać z kimś, nauczyć się czegoś nowego, nie wiem, rysowania portretów ołówkiem albo grania na pianinie. Nie spodziewałam się, że przyjdzie mi uczyć się australijskiej konstytucji. Nie spodziewałam się tego, że przyjdzie mi uczyć się praw człowieka, jakie mamy, a jakich nie mamy. Nie spodziewałam się, że przyjdzie mi uczyć się biosecurity, jakiś akt, nawet nie umiem tego przetłumaczyć po polsku i nawet nie chcę. Nie spodziewałam się, że muszę szukać, co jest zagwarantowane nam jako ludziom w kodzie norymberskim. Nie spodziewałam się tego wszystkiego. Nie spodziewałam się, że będę musiała się tego tak nauczyć dobrze, żeby po prostu wystrzelić to, jak z kałasznikowa, jak mnie policja zatrzymuje. Także no już miałam kilka rozmów z policjantami. Nawet dwie niedziele temu byłam gotowa na to, że mnie zaaresztują. Pojechałam nad rzekę, no i czekałam, no i przyjechali. Przyjechał radiowóz i no i ja podeszłam do nich i mówię, no czekam na was. A oni mówią, dlaczego na nas czekasz? No ja mówię, żebyście mnie zaaresztowali. A dlaczego mielibyśmy cię zaaresztować? No bo ja nie mam maski. Nie noszę maski, nie mam zamiaru nosić maski. Nie, a myśmy przyjechali tutaj właśnie powiedzieć, że ten lockdown będzie odwieszony. A ja mówię, o, to źle. Dlaczego źle? No ja mówię, no bo musimy ten brud zacząć razem zwalczać. Ja i wy. Razem. No to wy mnie teraz zaaresztujcie,
i po 28 dni mamy na to, żeby się spotkać w sądzie i żeby pokazać, jak to prawo jest łamane przed sądem. Nie no, oni się śmiali, no gdzie oni będą starszą panią aresztować, która sobie siedzi nad rzeką. No i mnie nie zaaresztowali. Ale 2 dni wcześniej zaaresztowali znajomych za to samo w shopping center. No i... Ale mnie nie chcieli zaaresztować. Nie wiem. Może następnym razem się jakoś uda. No i... No nie wiem, to już to wygląda wszystko komicznie. To wygląda wszystko komicznie, no ale komedia to jest wtedy śmieszna, jak ją oglądasz. Ale jak żyjesz w komedii, to nie jest za bardzo śmieszne. Nie można wejść do sklepu, bo nie masz maski. Dlaczego? Dlaczego nie możesz wejść do sklepu? Mimo że jesteś zdrowy, nie masz żadnych symptomów choroby. No bo możesz być... Możesz narazić tych, którzy są w sklepie i którzy są już zaszczepieni. Jak możesz ich zarazić, jeżeli oni są zaszczepieni, a ty nie masz symptomów? To taka wiesz, to jest takie odbijanie piłeczki, ale zaczyna być sytuacja bardzo niebezpieczna, bo te wszystkie kroki, tu nie chodzi o maseczki, tu nie chodzi o tą wax, czy tam jak to się mówi, szczepionkę, tu chodzi o kontrolę nad ludźmi i ograniczenie wolności. To jest najważniejsze. I najważniejszym celem tego całego projektu to jest paszport. Ten paszport. Ja byłam w zeszły poniedziałek, byłam umówiona z takim znajomym, z taką lokalną przedstawicielką parlamentu, Sandy Bolton, i mieliśmy dokładnie 20 minut, więc poszłam tam z nim. Pytam się, no dlaczego nie odpowiedziałaś na nasze pismo 6 tygodni temu? No, ona tego nie odpowiedziała, bo ona jest przepracowana, bla, bla, a ja mówię, no dobrze, to teraz co masz nam do powiedzenia? No i wyobraź sobie, że ona mówi, że 60 tutaj jakichś specjalistów pracuje nad tym wszystkim. No i ja mówię, kurczę, takie słowa ona używa, że po, tak jakby po chińsku, nie po angielsku, tylko po chińsku. No i mówi modeling i coś tam jeszcze raz powtórzyła, modeling. Ja mówię, poczekaj, zaraz. To znaczy, że te wszystkie lockdowny, te wszystkie maseczki, te wszystkie PCR testy, te wszystkie ograniczenia, zamykanie ludzi w domach, to się opiera wszystko na modeling? Ona mówi tak, na modeling. Ja mówię, przecież my nie jesteśmy w PlayStation grze jakiejś, my jesteśmy... normalnymi ludźmi. Mówię, what about reality? To nie jest gra komputerowa. It's modeling. Ja mówię, ja jestem zainteresowana faktami. Nie, ci ludzie nie są zainteresowani faktami. Ci ludzie nie są zainteresowani faktycznymi liczbami. Oni są zainteresowani modelingiem komputerowym. Czyli jesteśmy w trakcie wojny modelingowej. No i teraz wygląda na to, że wpadłam spod strzechy pod rynnę, no bo w Polsce mi się nie podobało, w Anglii mi się nie podobało, Australią byłam urzeczona przez lata. To jeżeli obejrzysz inne moje filmiki, to na pewno to poczujesz. A tu wygląda teraz, że jestem pod rynną. Zobaczymy, bo wygląda na to, że Australia jest takim polem
takim poligonem i to, co się tutaj wydarzy, to wydarzy się i u Ciebie. Także do zobaczenia. Nie wiem jak, nie wiem kiedy mi się uda nagrać następny filmik. Nie wiem, czy tego filmiku nie usuną w ogóle. Ale trzymaj kciuki za mnie i za całą Australię. I ja trzymam kciuki za Ciebie. Do miłego zobaczenia.